Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na reading vloga. Dawno nie nagrywałam reading vlogów, już troszkę nie pamiętam, jak to się robi, chociaż nigdy nie byłam w tym tak naprawdę dobra, ale postanowiłam, że ponieważ dawno tego nie było, to początek wiosny będzie takim dobrym momentem, żeby znowu spróbować wejść w ten tryb, żeby tak chociaż jeden w miesiącu się pojawiał, tak jak to kiedyś planowałam. Jeżeli chodzi o ten dzisiejszy film, to co obecnie czytam? Przede wszystkim czytam teraz książkę Nasz ostatni dzień Adama Silvery i to będzie taka główna książka w tym vlogu. Udało mi się już przeczytać 149 stron, także naprawdę całkiem sporo. I tutaj fabuła opiera się o to, że świat, w którym żyją bohaterowie, jest o tyle nowoczesny, że powstały prognozy śmierci. To znaczy takie telefony, które zostają wykonywane do osób, które danego dnia mają umrzeć. Na 24 godziny przed czyjąś śmiercią dzwoni właśnie osoba z prognozy śmierci, mówiąc, że cześć, bardzo mi przykro to powiedzieć, ale to jest twój ostatni dzień życia, wykorzystaj go dobrze, w ciągu najbliższych 24 godzin umrzesz. No i właśnie nasz główny bohater, Mateo, jest jednym z tych nieszczęśliwców. Jest to młody chłopak, 17-letni zaledwie, który otrzymuje taki telefon. Ponieważ jest jeszcze młody, tak naprawdę jest dopiero nastolatkiem i nie cierpi na żadne choroby, cieszy się dobrym zdrowiem, to bardzo boi się tego, czym ta jego śmierć będzie, to znaczy jak ona będzie wyglądać. Ma tutaj naprawdę w głowie różne scenariusze i to go bardzo przeraża. Powstały też właśnie w tym świecie takie strony, takie aplikacje, Ostatni Przyjaciel, gdzie można znaleźć osoby, które albo przechodzą przez to samo, albo chcą pocieszyć osoby w trudnej sytuacji, które niedługo umrą i już o tym wiedzą. No i właśnie Mateo loguje się na takiej stronie i w ten sposób poznaje Rufusa, to znaczy drugiego chłopaka, który również usłyszał ten wyrok śmierci i również wie, że w ciągu najbliższych 24 godzin umrze. No i chłopaki postanawiają po prostu razem przeżyć ten swój ostatni dzień. I tak naprawdę tyle na ten moment się wydarzyło, ale też myślę, że już nic więcej z fabuły nie będę Wam zdradzać, żeby po prostu no nie psuć Wam zabawy, gdybyście mieli ochotę tę książkę przeczytać. To, co w ogóle mnie najbardziej uderzyło w całym tym pomyśle na tę książkę, jak zaczęłam ją czytać, to to, czy ja bym chciała żyć w takim świecie, gdzie tak naprawdę każdy mój dzień polegałby na tym, że ja bym się zastanawiała, czy dostanę taki telefon dzisiaj, czy nie dostanę, czy ktoś z moich bliskich go dostanie. Chyba nie chciałabym żyć w świecie, gdzie ta śmierć jest do przewidzenia, gdzie dzwonią do Ciebie ludzie i informują Cię o tym, że w ciągu najbliższych 24 godzin umrzesz. Wydaje mi się, że to jest taka dosyć przerażająca myśl i raczej nie chciałabym czegoś takiego doświadczyć, także mam nadzieję, że świat, dopóki żyje, nie pójdzie właśnie aż tak bardzo z postępem, żeby coś takiego było możliwe. Dajcie znać, jak Wy się na to zapatrujecie, czy chcielibyście żyć w takim świecie, ponieważ tutaj jest to przedstawione również jako coś pozytywnego, w tym sensie, że na przykład właśnie Mateo ma czas, ma szansę pozamykać jakieś swoje ostatnie sprawy, pożegnać się z przyjaciółmi, pożegnać się z najbliższymi. Rufus w momencie, gdy go poznajemy, tak naprawdę organizuje swój pogrzeb, więc też no, żegna się ze swoimi przyjaciółmi, z osobami, z którymi spędzi kilka lat swojego życia. Także z jednej strony to jest właśnie przedstawione jako coś dobrego, że mamy taką szansę, mamy taką możliwość. Z drugiej, no nie wiem, mnie się to wydaje dosyć przygnębiającą myślą i ja bym chyba nie chciała być na miejscu bohaterów. Dajcie znać koniecznie, jak Wy to widzicie. Bardzo jestem ciekawa, jak ta książka dalej się rozwinie. Czytają się naprawdę bardzo dobrze, ale w ogóle ciężko jest mi się ostatnio w cokolwiek wciągnąć. Ciężko mi jest skupić myśli na czytaniu. Myślę, że wszyscy doskonale wiemy dlaczego i wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji. Natomiast rzeczywiście męczy mnie jakiś taki reading slump. O ile początek roku był naprawdę bardzo dobry i miałam ogromną ochotę na czytanie i czytałam mnóstwo świetnych książek, tak połowa lutego i cały marzec jak dotąd, to naprawdę jest trochę, no trochę takie, trochę się męczę przy czytaniu i trochę nie mam ochoty po nic sięgać. Także mam nadzieję, że ta książka mnie z tego dołka wyciągnie. A druga książka, którą planuję na tego vloga, to jest coś, czego słucham w audio, także tutaj mam czytnik, może nie będę Wam pokazywać czytnika, tylko wkleję Wam obok okładkę. To książka Swiatłany Aleksijewicz, Czarnobylska modlitwa. Zaczęłam tej książki słuchać zaraz po tym, jak w mediach pojawiły się informacje, że Rosjanie przejęli kontrolę nad reaktorem w Czarnobylu, no i chciałam się dowiedzieć o tym coś więcej, ponieważ wiadomo, to jest bardzo duża część naszej historii, jedno z najważniejszych wydarzeń XX wieku, tak więc sięgnęłam po tą książkę i o ile początek był rewelacyjny, tak mocny i bardzo uderzający i gdzieś tam rzeczywiście niesamowicie angażujący i przerażający jednocześnie, o tyle teraz gdzieś mi się ta historia rozmyła i jakoś znowu nie mogę się na niej skupić. Ale to, co jest dobre, to rzeczywiście Swiatłana Aleksijewicz, tak jak ktoś mi kiedyś pisał, lepiej się słucha niż czyta, bo rzeczywiście nie widać tych wielokropków, które były bardzo męczące w formie papierowej. Także o wiele lepiej się słucha tej książki, niż czytało mi się Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Także mam nadzieję, że tak będzie dalej i będę do Was przychodzić z update'em za jakiś czas. Koniecznie dajcie znać, co Wy teraz czytacie, a ja zapraszam na dalszą część tego vloga.
Nie wiem, czy kojarzycie, ale na którymś vlogmasie pokazywałam Wam, że idę wysłać życzenia świąteczne do Królowej i do Cambridge'ów, czyli do Kensington Palace. No i o ile życzenia od Królowej, to znaczy podziękowania za życzenia, przyszły już dość dawno temu, bo jakoś chyba początkiem lutego, o tyle właśnie te z Kensington przyszły dopiero teraz. I tutaj mamy zdjęcie, ponieważ od Królowej zdjęcia nie było, były tylko podziękowania, więc od razu Wam pokażę, czemu nie. Tak wygląda fotka, to jest chyba z premiery nowego Bonda, tak mi się wydaje. I tutaj na odwrocie mamy takie podziękowania. Fajne przeżycie dostać taki list, naprawdę polecam. I myślę, że będę jeszcze wysyłać, na pewno jeszcze muszę wysłać do Karola i Kamili, no bo do nich nie wysyłałam na święta, więc jak będzie jakaś okazja, to wyślę, żeby też od nich dostać być może jakieś zdjęcie. Cześć, widzimy się ponownie. Mam dla Was mały update czytelniczy. Udało mi się skończyć książkę Swiatłany Aleksijewicz Czarnobylska modlitwa. Tutaj obok mnie wkleję Wam okładkę, bo tak jak pamiętacie pewnie z poprzedniego klipu, słuchałam tej książki w audio, a w zasadzie trochę słuchałam, trochę czytałam, końcówkę już doczytałam, także to było takie pół na pół. Ale zmierzając już do meritum, to bardzo mi się ta książka podobała pod tym względem, to znaczy wiecie, to jest taka książka, przy której ciężko mówić, podobała się, nie podobała, fajna, nie fajna, bo jednak opowiada o tragedii wielu, wielu ludzi, tragedii, której my też w Polsce byliśmy częścią. Tutaj właśnie Aleksijewicz w taki typowy dla siebie sposób całkowicie oddaje głos swoim rozmówcom i rozmówczyniom, czyli osobom, które zostały bezpośrednio dotknięte właśnie tą tragedią, wybuchem reaktora w Czarnobylu. Całkowicie oddaje im głos, sama usuwa się w cień, więc mamy mnóstwo tych wielokropków. Jeżeli czytaliście Aleksijewicz, to wiecie, jak ona pisze. Ja czytałam jedną jej książkę i wtedy mi to bardzo, bardzo przeszkadzało. Rzeczywiście przy słuchaniu trochę jest lepiej, bo nie widać tego stylu, nie widać takiego bałaganu i chaosu w tym, o czym ona pisze, a raczej co tak naprawdę tylko spisuje, bo wydaje mi się, że właśnie bardzo mało redakcji jest w tych jej relacjach, w tych relacjach, których ona wysłuchuje. Raczej zostawia je w takiej surowej formie, co z jednej strony jest dobre, a z drugiej, no tak jak mówię, wpływa jednak na odbiór tej książki i w ogóle jej książek. Natomiast przy słuchaniu tego w formie audiobooka jest to troszkę lepsze, bo faktycznie słucha się tego jak rozmowy. Cała ta forma nie zaburza aż tak bardzo rozumienia tekstu. Natomiast skupiając się już na samej treści, to oczywiście, tak jak sam tytuł wskazuje, jest to relacja osób będących świadkami wybuchu reaktora w Czarnobylu w 1986 roku i to, jak wpłynęło to na życie mieszkańców Prypeci, ale nie tylko, bo też wielu tak naprawdę okolicznych i przygranicznych miast, również na Białorusi, ponieważ Czarnobyl znajduje się w pobliżu granicy ukraińsko-białoruskiej. Jak wyglądało przesiedlenie mieszkańców, ale też to, co mnie najbardziej przerażało w tym wszystkim, to jak wyglądała znowu coś, co jest teraz bardzo też na czasie, propaganda rządu radzieckiego w tych latach, ponieważ przez bardzo długi czas to wszystko było ukrywane, bagatelizowane, mieszkańcom mówiło się, że nic się nie dzieje, możecie sobie żyć tak jak dalej, nie wszystkich w ogóle przesiedlano, niektórzy przez wiele lat żyli na tych terenach skażonych radioaktywnymi pyłami, także to jest przerażające i trochę to pokazuje, poza tym, że są to właśnie historie tych ludzi i świadków wybuchu reaktora, to trochę to też pokazuje całą mentalność takiego postradzieckiego kraju, to znaczy tych wszystkich narodowości, które powstały po upadku Związku Radzieckiego, głównie właśnie Białorusinów, Ukraińców, głównie właśnie Białorusinów, bo tutaj autorka sama pochodzi z Białorusi i też na Białorusinach najbardziej się skupia w swojej książce. I uderzył mnie taki bardzo trafny cytat, tutaj częściowo go chciałabym Wam przytoczyć, bo on uważam bardzo dobrze ukazuje to, co dzieje się również teraz w Rosji i nie tylko w Rosji, to jak ta propaganda jest silna i dlaczego w ogóle ona ma miejsce na taką skalę, dlaczego ludzie w to wierzą. I tutaj jest taki właśnie fragment. Nasz naród i tak zawsze żył w strachu. Rewolucja, wojna, ten krwawy wampir, diabeł, Stalin, teraz Czarnobyl. A potem się dziwimy, dlaczego ludzie u nas są tacy, dlaczego nie są wolni, dlaczego boją się wolności. Przecież dla nich bardziej naturalne jest życie pod berłem cara, cara ojczulka. Może nazywać się geneskiem czy prezydentem, co za różnica. Także no właśnie, to bardzo dobrze pokazuje, dlaczego ludzie w to wierzą, dlaczego ta propaganda rządowa jest tak silna. W ogóle ta książka, poza tym, że bezpośrednio dotyka tematu Czarnobyla, to wydaje mi się, że bardzo dużo można z niej wyciągnąć między wierszami, właśnie dotyczącego mentalności ludzi żyjących za naszą wschodnią granicą. Bardzo dobrze to pokazuje, jak właśnie żyje się w kraju takim postradzieckim, jak to wszystko zostało w człowieku. Uważam, że jest to właśnie bardzo ciekawa książka również pod tym względem, ale też same te historie oczywiście są bardzo, bardzo przejmujące. Ja naprawdę dużo o tej książce myślałam. Odkładałam ją, potem do niej wracałam. Trochę długo zeszło mi tak naprawdę słuchanie czy też czytanie jej, ale to dlatego, że temat jest bardzo trudny i to wszystko zaczyna się tak bardzo, bardzo mocno, ponieważ na wstępie dodajemy same takie fakty, to co się wydarzyło, ilu ludzi zginęło, to jak olbrzymi wymiar miała właśnie ta katastrofa, ten wybuch, a za chwilkę pierwszą rozdzierającą serię historię żony strażaka, który gasił pożar w Czarnobylu i to jak tak naprawdę on umierał na jej oczach, jak mimo tego, że ludzie ją ostrzegali, że on jest cały napromieniowany i że ta kobieta nie może przebywać w jego towarzystwie, w jego obecności,
miłości w ogóle, to ona została przy nim do samego końca. Oczywiście nie bez konsekwencji, ale tutaj o konsekwencjach może nie chcę Wam mówić, co się wydarzyło, żeby też za dużo nie zdradzać. Ale no, to była po prostu tak ogromna tragedia, tak ogromne cierpienie ludzkie i właśnie jeszcze taka świadomość, że tak naprawdę nie można przy tych ludziach być, nie można im towarzyszyć w tych ostatnich momentach, w tych ostatnich chwilach, ponieważ no, jest to zwyczajnie niebezpieczne. Przerażające, naprawdę okropne są te historie, bardzo przejmujące, bardzo duże wrażenie to na mnie wywarło. Wiem, że jest serial na HBO o Czarnobylu i z tego co pamiętam, to on zbierał bardzo dobre opinie. Ja go nigdy nie obejrzałam i chyba właśnie teraz przyszedł czas na to, żeby to zrobić. Na ten moment bardzo polecam, uważam, że nikogo ta książka nie pozostawi obojętną. Te wszystkie historie są naprawdę przerażające, ponieważ z jednej strony mamy właśnie umierających bliskich, do których nie można się zbliżyć. Z drugiej strony mamy historię tych przesiedleń. Ludzie musieli porzucić wszystko z dnia na dzień i przeprowadzić się w zupełnie inne miejsce. Nagle ziemia, która dawała im plony, gdzie zbierali, nie wiem, grzyby, owoce, nagle ta ziemia była skażona, nie można było łowić ryb. To była zupełnie nowa rzeczywistość, zupełnie coś, czego człowiek do tej pory na taką skalę nigdy nie znał. I to wszystko tak bardzo, bardzo mocno rezonuje z tym, co obecnie dzieje się w Ukrainie, że naprawdę razem to wszystko robi tak ogromne wrażenie, że nie da się tej książki czytać po prostu bez żadnych emocji. Także naprawdę ogromne wrażenie to na mnie wywarło i to jest takie 4,5 na 5 jak dla mnie. Na pewno szybko o tej książce nie zapomnę, będę do niej wracać myślami i podobała mi się dużo bardziej niż właśnie poprzednia książka Aleksijewicz, czyli Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. A jeśli chodzi o drugą książkę, którą czytam w tym vlogu, to jest to Nasz ostatni dzień, tak dla przypomnienia. Jestem obecnie na stronie 255 i dalej uważam, że ta książka jest strasznie smutna i mimo tego, że to co mówiłam właśnie w tym pierwszym klipie, że ten wydźwięk miał być taki pozytywny, że ten ostatni dzień jest po to właśnie, żebyśmy mogli zacząć żyć, żebyśmy mogli się pożegnać z bliskimi, żebyśmy mogli zrobić rzeczy, na które być może wcześniej gdzieś tam nam zabrakło odwagi, tak ja zupełnie odbieram to w inny sposób. To znaczy dla mnie ci chłopcy, którzy żyją tym swoim ostatnim dniem i wiedzą, że w ciągu 24 godzin zginą, dla mnie oni właśnie nie żyją pełnią życia i to zupełnie nie ma takiego wydźwięku, tylko wręcz przeciwnie. Oni żyją, owszem, robią jakieś tam rzeczy, które chcieliby zrobić, ale to wszystko jest w atmosferze ogromnego strachu i smutku, ponieważ oni w każdej sekundzie dosłownie tego swojego ostatniego dnia myślą o tym, że za chwilkę mogą umrzeć, że każda minuta może być tą ostatnią, więc no nie wiem, dla mnie to ma skutek odwrotny od zamierzonego, to znaczy oni zamiast nie myśleć o śmierci i skupić się na życiu pełnią życia, to jest wręcz odwrotnie, bo myślą tylko o tym, że za chwilkę umrą. No nie wiem, dla mnie to jest straszliwie przygnębiająca rzeczywistość i bardzo mnie ta książka smuci, chociaż jest napisana tak niesamowicie lekko, że mimo tego, że ja w ogóle nie miałam za bardzo ochoty czytać w tym tygodniu i za bardzo do tej książki nie przysiadłam, to tak naprawdę kiedy już do niej przysiadam, to ja czytam 50 stron i tak naprawdę nawet nie wiem, kiedy mi to mija. Mam wrażenie, że dosłownie w 10 minut te 50 stron pochłaniam, więc czyta się w zabójczym tempie. Zabójczym może nie jest tutaj dobrym słowem, ale jednocześnie ta książka jest naprawdę straszliwie smutna, także takie mam na razie przemyślenia na jej temat. Myślę, że tak książkowo w tym vlogu odezwę się jeszcze raz, właśnie kiedy już skończę tą książkę i przyjdę z taką moją ostateczną opinią. Także to by było na tyle na ten moment. Zapraszam do dalszej części vloga i widzimy się już niebawem. Cześć, teraz chwila dla głosu spoza kamery, ponieważ wszystkie te ujęcia, które właśnie widzicie, nagrywałam na siłowni i musicie mi uwierzyć, że było to bardzo stresujące doświadczenie. A nagrywam, ponieważ podjęłam współpracę z marką Oceans Apart i w ramach tej współpracy otrzymałam dwa stroje. Ten, który właśnie widzicie, to Madison Deluxe, który składa się z trzech elementów. O, tutaj właśnie pokazuję Wam bluzę, która jest tym dodatkowym elementem. Oprócz tego oczywiście są leginsy i stanik. To, co jest fajne w tym stroju, to to, że ta tkanina jest taka prążkowana i dzięki temu możemy ukryć jakieś tam swoje niedoskonałości. Przynajmniej ja się czuję w nich dosyć pewnie, mimo tego, że są obcisłe, wiadomo, jak te ubrania sportowe, natomiast właśnie dzięki tej fakturze ukrywają to, co mają ukrywać i wydaje mi się, że prezentują się naprawdę fajnie. Tutaj za chwilkę zobaczycie na zbliżeniach dokładnie, jak te elementy wyglądają. O, tak to właśnie wygląda. I ja za chwilkę zostawię Was z ćwiczeniami, żebyście mogli też zobaczyć, jak ten strój sprawdza się właśnie podczas ćwiczeń.
ćwiczeń. I tutaj korzystając z okazji, kiedy pokazuję Wam ćwiczenia, to opowiem Wam o promocji, z której możecie skorzystać z kodem SEZON25. Jeżeli zrobicie zakupy za 319 zł, otrzymacie 25% rabatu na całe zamówienie i ta promocja obejmuje cały asortyment w sklepie. Także jeżeli macie ochotę sprawić sobie jakiś strój właśnie do ćwiczeń albo po prostu wygodny dresik, bo za chwilkę pokażę Wam również bardzo, bardzo wygodny dresik, taki do chodzenia po prostu, to polecam. Ja jak na razie jestem bardzo zadowolona i naprawdę uważam, że te stroje są bardzo wygodne i prezentują się naprawdę super. Tutaj właśnie możecie zobaczyć ten drugi zestaw. On nazywa się Sunday Set Comfort i jest naprawdę niesamowicie komfortowy i mięciutki. Jak go założyłam, to w zasadzie nie chciałam już ściągać, bo naprawdę mega wygodnie się w nim chodzi. Mam tutaj bluzę z kapturem i spodnie dresowe. Oczywiście są kieszenie, także wszystko tak jak być powinno. Piękny beżowy kolor, taki piaskowy. Uważam, że naprawdę prezentuje się ekstra. I jeśli tak samo dobrze będzie się sprawdzał również po praniu, to będę naprawdę niesamowicie zadowolona, bo pierwsze wrażenie jest naprawdę super pozytywne, a różne opinie czytałam wcześniej o tej marce, dlatego nie wiedziałam do końca czego się spodziewać, ale okazuje się, że jest naprawdę dobrze jak na razie. Cześć, widzimy się w ostatnim klipie tego vloga i zarazem jego podsumowaniu. Udało mi się skończyć obie książki, które sobie na tego vloga zaplanowałam i dzisiaj przychodzę z taką ostateczną opinią na temat książki Nasz ostatni dzień Adama Silvery. Myślę, że o fabule już mówiłam dużo, także tutaj nie będę do tego wracać, natomiast jeżeli chodzi o moje odczucia i wrażenia co do tej książki, to przede wszystkim, mimo tego, że ona podejmuje bardzo trudny temat, no bo jednak mamy tutaj temat śmierci, a jest to książka młodzieżowa, śmierci w młodym wieku w dodatku, ponieważ bohaterowie mają 17-18 lat, to pomimo tego napisana jest w sposób naprawdę bardzo, bardzo lekki. Czyta się tę książkę dosłownie jednym tchem. Naprawdę można przez nią przepłynąć. Nie wiem, co ma takiego w sobie Adam Silvera i czy to jest charakterystyczną cechą wszystkich jego książek, ponieważ dla mnie to było pierwsze spotkanie z tym autorem, ale naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się te książki czyta. Na plus tutaj również to, że mamy reprezentację osób LGBTQ+, ale z tego co wiem, to właśnie to akurat jest charakterystyczne dla autora, że właśnie on często takich bohaterów w swoich książkach umieszcza. Szczerze mówiąc, nawet nie mam się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o tę książkę. Oczywiście tutaj znowu ja nie jestem jej targetem, ponieważ jestem dużo starsza niż bohaterowie i nie jestem w stanie się nim jakoś strasznie zachwycać, ale uważam, że jako taka młodzieżówka, jako książka Young Adult naprawdę sprawdza się bardzo dobrze. Bardzo mi się podobała, bardzo miło spędziłam przy niej czas, chociaż miło to jest takie nie do końca dobre określenie, ale dobrze mi się po prostu ją czytało i chciałam do niej wracać, byłam nawet zaangażowana w to, co się dzieje i w losy bohaterów. Było mi bardzo, bardzo smutno na końcu, kiedy wiadomo, co się dzieje i uroniłam łezkę, także nawet udało mi się popłakać o tej książce, a ja takie książki, które wzbudzają we mnie tak silne emocje, bardzo, bardzo lubię i bardzo sobie cenię. I jeszcze koniecznie tutaj muszę nawiązać do tego, jakie ta książka wzbudza refleksję, bo uważam, że to też jest super. Mimo tego, że jest to książka młodzieżowa, to naprawdę daje do myślenia na temat śmierci, na temat umierania, na temat tego, jak chcielibyśmy przeżyć swoje życie właśnie w kontekście tego, że w każdej chwili możemy umrzeć. Czy będzie to za jeden dzień, czy za rok, czy za, nie wiem, 10 lat. Tak naprawdę my tego nigdy nie wiemy. I tutaj akurat w świecie, który wymyślił sobie Adam Silvera, bohaterowie to wiedzą, ponieważ oni 24 godziny przed swoją śmiercią otrzymują telefon i wiedzą, że to jest ich ostatni dzień. Natomiast my takiej możliwości nie mamy i wydaje mi się, że takim najważniejszym przesłaniem właśnie płynącym z tej książki jest to, żeby żyć każdym dniem tak, jakby to był dzień ostatni. Chociaż ja uważam, że to autorowi nie wyszło, ponieważ według mnie, tak jak Wam już mówiłam w poprzednim update'cie, mimo tego, że właśnie taki zamysł ma cała ta prognoza śmierci, to jak dla mnie bohaterowie kompletnie nie żyją pełnią życia, tylko wręcz przeciwnie, oni w każdej po prostu minucie tego swojego ostatniego dnia myślą tylko o tym, że za chwilkę umrą, że to może być ich ostatnia minuta i zastanawiają się, jak ta śmierć będzie wyglądała, ze względu na to, że są młodzi, zdrowi, nie mają żadnych przewlekłych chorób i tak naprawdę nie wiedzą, czego się spodziewać. Więc tutaj dla mnie troszkę to nie wyszło, natomiast nadal to skłania naprawdę do bardzo ważnych refleksji, ale również do tego, jak w ogóle taki pomysł przewidywania śmierci został wykorzystany marketingowo, ponieważ tutaj w świecie bohaterów rozwinął się naprawdę bardzo duży biznes właśnie związany z tym przewidywaniem śmierci, ponieważ mamy zarówno aplikacje, takie jak Ostatni Przyjaciel, gdzie nasi główni bohaterowie się poznają, gdzie po prostu, kiedy jesteśmy tymi zgonersami, bo tak tutaj te osoby, które dostały taki telefon, są nazywane
mogą się zalogować i mogą poznać inne osoby w tej samej sytuacji i spędzić po prostu z jakimś swoim przyjacielem takim jednodniowym, który dzieli z nami tą sytuację, spędzić ten ostatni dzień właśnie z drugą osobą. Są też aplikacje typowo randkowe, gdzie być może chcemy ten ostatni dzień wykorzystać właśnie w takim celu, ale są też całe takie instytucje i miejsca, gdzie możemy przeżyć nasz ostatni dzień w taki sposób jak najbardziej pełny, jak najbardziej rozrywkowy. Możemy skorzystać z różnych atrakcji, takich jak na przykład podróż dookoła świata, oczywiście w cudzysłowie, to wszystko jest wirtualne, ale jednak możemy skoczyć na bungee, skoczyć ze spadochronem, spróbować naprawdę najróżniejszych sportów i to wszystko również właśnie powstało w duchu tej prognozy śmierci i w duchu takiego zapewniania jak najlepszego ostatniego dnia dla zgonersów, dla osób, które w każdej chwili tego dnia mogą zginąć. To jest też bardzo ciekawe, jak od razu marketing podchwycił motyw śmierci i jak też właśnie żeruje na tej tragedii ludzkiej. Wydaje mi się, że, właściwie nie wydaje mi się, jestem pewna, że gdyby do czegoś takiego doszło w naszym świecie, w rzeczywistości, gdyby takie prognozy śmierci były możliwe, to również momentalnie znalazłoby się mnóstwo firm, które oferowałyby takie rzeczy i po prostu robiłyby na tym pieniądze. Także uważam, że jest to naprawdę bardzo ciekawa książka, na pewno mocna młodzieżówka, wybija się uważam na tle innych książek tego typu, a jednocześnie wzruszająca, przejmująca, taka, na której można popłakać. Także jestem bardzo na tak, 4 na 5 gwiazdek ode mnie i myślę, że to jest taka książka, która ma szansę gdzieś tam może znaleźć się w jakimś podsumowaniu roku właśnie w tych kategorii książek młodzieżowych. O czarnobylskiej modlitwie Aleksijewicz już mówiłam, także nie będę tutaj ponownie do tego wracać. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Bardzo Wam dziękuję za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać, co Wy teraz czytacie i do zobaczenia w kolejnym filmie już niebawem. Cześć!